Czy oczywiście mamy nadzieję na zwycięstwo Wiślaka. Chyba jeden punkt, z tego co pamiętam, dzieli od Hetmana. W tym momencie powinniśmy chyba jest na drugim miejscu. Liczymy, że się umocni przynajmniej na tej pozycji. No jest duża strata do pierwszego miejsca, ale no z synem tutaj przyszliśmy po raz pierwszy na ten stadion kibicować Poślakowi. No i mam nadzieję na zwycięstwo. Lubisz oglądać mecze? Bardzo lubisz? Tak. No stawiam na remis dzisiaj. Jednak remis? Remis. Drużyny obok siebie? Dobre drużyny, także tak tutaj zacięta walka, ale remis. No. Trzymam się remisu. Bo już zapeszyłem jednego roku. Ale to co, remis? No myślę, że tak. Przydałby się remis. Dziękujemy. Oczywiście jak najbardziej zwycięstwo Powiślaka. Drużyny równe? Drużyny jak najbardziej równe. Jeszcze z szansą Powiślak na awans, jak pan obstawia? Oczywiście, jak najbardziej. Do końca będziemy walczyć o awans. Jestem tego przekonany. Wygramy 1-0. To czyli przybliżamy się do awansu. Zapewniam. Tak jest. Ja przyjazdem z Zamościa jestem kibicem Hetmana, także przyjeżdżałem w pobliżu, to mówię, wstąpię, zobaczę chociaż pierwszą połowę, bo mam nadzieję, że dobry mecz będzie. Nie obstawiam dzisiaj. No, a nastroje? Do przodu. Awans jeszcze może być dla Powiślaka, jak pan uważa? Myślę, że tak. Trudno powiedzieć, ale chciałbym, żeby Końsko Wola jednak wygrała. Równe drużyny, tabela to pokazuje, tylko jeden punkt różnicy. Ale jesteśmy dobrzy, świetnie gramy z kontry, także myślę, że damy radę. Przydałoby się troszeczkę umocnić w tym czubie ligi, bo jednak ostatnie mecze takie były, no może powiem nie najlepsze, ale do przodu będzie dobrze. W szlagierowym spotkaniu drugi w tabeli Powiśla Końskowola podejmował trzeci zespół czwartej ligi Hetmana Zamość. Dla obydwu zespołów tylko wygrana dawała jeszcze szansę na walkę o awans do trzeciej ligi. Zespół Powiślaka wystąpił w następującym składzie. Z numerem 1 w bramce Maksymilian Żuber, z dwójką Damian Miazga, z piątką Kamil Leszczyński, z szóstką Maciej Pięta, siódemka Mateusz Kłyk, ósemka Grzegorz Fularski, dziesiątka Patryk Grzegorczyk, piętnastka Artur Sułek, szesnastka Łukasz Mietlicki, osiemnastka Jakub Wankiewicz, dwudziestka Mateusz Antoniak. Rezerwowymi pozostawali z numerem 12 bramkarz Michał Bicki, z trójką Patryk Kendra, z jedenastką Mateusz Kamola, z trzynastką Tymoteusz Jezior, czternastka Kamil Przychodzień, 21 Damian Kopeć i z numerem 22 Adrian Dudkowski. Trenerem drużyny Powiślaka jest pan Łukasz Giza. Zespół Hetmana Zamość wystąpił w następującym składzie. Z numerem 1 w bramce Kacper Skrzypek, trójka Marcin Świech, czwórka Jakub Bednara, szóstka Michał Dudek, ósemka Piotr Stefański, dziewiątka Michał Paluch, dziesiątka Rafał Kycko, jedenastka Przemysław Kanarek, trzynaście Paweł Myśliwiecki, osiemnaście Przemysław Żmuda i z numerem 20 Dawid Daszkiewicz. Rezerwowymi pozostawali z numerem 12 Jakub Wyłupek, bramkarz, z piątką Szymon Solecki, piętnastka Michał Laterek, szesnastka Kacper Nastałek, siedemnastka Damian Kuśmierz i z numerem 19 Karol Tucki. Trenerem drużyny Hetmana jest pan Jacek Ziarkowski. Od początku spotkania trwała zażarta walka o dominację na boisku. W szóstej minucie Grzegorz Fularski podaje na skrzydło do Macieja Pięty, ale bramkarz Hetmana wyłapuje to dośrodkowanie. W 17 minucie piłkarz gospodarzy Artur Sułek próbował uderzać z ponad 20 metrów, jednak był to słaby strzał i piłka minęła bramkę gości. Trwająca walka w środku boiska powodowała, że brakowało strzałów i sytuacji bramkowych. Sędzia natomiast sięgał po żółte kartki i w 27 minucie żółty kartonik otrzymał zawodnik Hetmana Jakub Bednara po faulu na zawodniku gospodarzy. W 34 minucie piłkarz Hetmana Michał Dudek wznawia grę z autu. Powstaje zamieszanie w polu karnym Powiślaka, ale bramkarz gospodarzy Maksymilian Żuber zażegnuje niebezpieczeństwo. W
36 minucie piłkarz Hetmana Dawid Daszkiewicz wznawia grę z autu. Piłka trafia do Pawła Myśliwieckiego, którego dośrodkowanie wybija obrońca gospodarzy pod nogi nadbiegającego Przemysława Kanarka. Jego strzał jest jednak bardzo niecelny. W 38 minucie Artur Sułek otrzymuje doskonałe podanie przed polem karnym gości, ale piłkarz Hetmana Dawid Daszkiewicz ratuje sytuację faulem, za co otrzymuje żółtą kartkę. Rzut wolny wykonuje Damian Miazga i piłka po jego strzale odbija się od muru, trafia następnie pod nogi Artura Sułka, którego uderzenie broni Kacper Skrzypek. W 42 minucie gospodarze przeprowadzają składną akcję. Maciej Pięta podaje piłkę do Jakuba Wankiewicza, który dośrodkowuje w pole karne Hetmana. Piłkę otrzymuje Grzegorz Fularski i strzela celnie, lecz bramkarz gości broni to uderzenie. Jeszcze w samej końcówce pierwszej połowy piłkarze Powiślaka wykonywali rzut wolny z prawej strony boiska. Łukasz Mietlicki dograł piłkę na głowę do Patryka Grzegorczyka, ale Kacper Skrzypek nie dał się zaskoczyć. Powiślak Końskowola, Hetman Zamość, wynik do przerwy 0-0. Po przerwie mocno zaatakowali piłkarze Hetmana. W 51 minucie Paweł Myśliwiecki strzelał głową, jednak piłka minęła bramkę gospodarzy. Minutę później goście zaatakowali ponownie i tylko dzięki przytomnej interwencji Kamila Leszczyńskiego wynik nie uległ zmianie. W 61 minucie napastnik gospodarzy Mateusz Kamola wrzuca piłkę w pole karne gości i Mateusz Kłyk zdobywa bramkę dla Powiślaka. Niestety wcześniej na pozycji spalonej był Jakub Wankiewicz i sędzia bramki nie uznaje. W 69 minucie meczu piłkarze z Zamościa przeprowadzają koronkową akcję z własnej połowy boiska. Rafał Kycko dogrywa piłkę do Przemysława Kanarka, a ten popisuje się efektownym strzałem głową, po którym piłka nieznacznie mija bramkę gospodarzy. W odpowiedzi grający z numerem 8 Grzegorz Fularski przeprowadza rajd lewą stroną boiska, jednak piłka po jego uderzeniu szybuje wysoko nad bramką gości. W 72 minucie obejrzeliśmy ładną dwójkową akcję gospodarzy. Mateusz Kłyk odgrywa piłkę na 25 metr do Artura Sułka, który jednak fatalnie puduje. Nie minęły 3 minuty, kiedy to grający z numerem 8 Grzegorz Fularski decyduje się na strzał z ponad 20 metrów, po którym piłka nieznacznie mija bramkę Zamościan. W 82 minucie piłkarze Hetmana stanęli przed szansą zdobycia bramki. Będący na środku boiska Marcin Świech podaje piłkę na skrzydło do Rafała Kycki, a ten wrzuca piłkę na 11 metr. Ale tam Michał Paluch przegrywa pojedynek sam na sam z bramkarzem Powiślaka. W 89 minucie Michał Paluch stanął przed szansą zdobycia bramki, jednak Maksymilian Żuber wygrał ten pojedynek. W
ostatniej akcji meczu piłkarze Powiślaka też mieli swoją szansę na zdobycie bramki. Artur Sułek podał piłkę wychodzącemu na czystą pozycję Grzegorzowi Fularskiemu, jednak bramkarz gości wyszedł zwycięsko z tego pojedynku. Tak więc po meczu, który obfitował w zaciętą walkę, padł zasłużony remis. Powiślak Końskowola, Hetman Zamość 0-0. Na pewno nie ma co ukrywać, był to mecz walki. Spotkały się dwie drużyny, które sąsiadują ze sobą, tak więc widać było, że jednym i drugim zależy na uzyskaniu jakiegoś tam korzystnego wyniku. Tak oceniając ten mecz, to uważam, że w pierwszej połowie naprawdę nieźle zagraliśmy. Nawet bym powiedział, że byliśmy drużyną troszkę lepszą. Natomiast martwi mnie trochę drugie 15 minut drugiej połowy. Pierwsze 15 minut drugiej połowy, bo przeciwnik miał dużo stałych fragmentów gry i jakieś tam niebezpieczeństwo było, że utracimy tą bramkę. Jakoś udało się wyjść obronną ręką. Tak więc mówię, no... Cieszymy się z remisu, aczkolwiek no, też mieliśmy swoją piłkę meczową, która mogła się zakończyć dla nas strzeleniem bramki w 90 minucie, tak więc trzeba szanować to, co się ma i tyle. Typowy mecz walki, boisko nie sprzyjało do jakiejś kombinacyjnej gry. Zespół przeciwnika w pierwszym fragmencie meczu cofnął się do defensywy, szukał swoich szans w kontratakach, na pewno ciężko było konstruować akcje ofensywne. W drugiej połowie, jak już mecz troszeczkę się otworzył, było więcej przestrzeni na boisku, to widać było, że już o te sytuacje podbramkowe było troszkę łatwiej. A co tutaj do opinii meczu, że remis sprawiedliwy? No ja uważam, że byliśmy zespołem troszkę lepszym i powinniśmy to spotkanie wygrać, tylko że paradoks jest taki, że zamiast wygrać, to mogliśmy go jeszcze, kurczę, przegrać, bo w ostatniej akcji zespół Powiślaka miał 100% sytuację, no ale my zrobiliśmy wszystko, żeby strzelić tą zwycięską bramkę. Już zaryzykowaliśmy bardzo i nie udało się strzelić tej bramki, a mogliśmy stracić, więc no na pewno nie cieszymy się z tego remisu. Myślę, że remis to sprawiedliwy wynik. Zarówno my, jak i Hetman mieliśmy swoje sytuacje, chociażby w końcówce. 100% sytuację. Myślę, że był to typowy mecz walki, ze względu na to, że Murawa po rundzie jesiennej no nie jest najlepsza u nas na boisku, dlatego był to typowy mecz walki. Myślę, że remis jest sprawiedliwym wynikiem. Nie ma co ukrywać, że myślę, że ten remis dzisiejszy praktycznie sprawił, jeżeli żaden kataklizm się nie stanie, to że Starkraśnik po prostu awansuje do tej trzeciej ligi. Natomiast my, tak jak mówiliśmy przed tą rundą, chcielibyśmy zakończyć ten sezon na miejscu, na podium, można powiedzieć. Tak więc zobaczymy, będziemy walczyć. No, w każdym meczu będziemy starali się wygrywać. Ostatnie dwa mecze pokazały, że z drużynami, które są koło nas, potrafiliśmy nawiązać walkę, nie przegraliśmy, tak więc gramy dalej. Zespół Kraśnika pewnie będzie ciężko dogonić. Ja tutaj nie chciałbym się gdzieś tam pastwić na chłopaka z drużyny, bo na pewno też i sporo zdrowia zostawili, włożyli w to spotkanie. Ci, którzy byli na tym meczu, na pewno też potrafią to docenić i to też widzieli. No niestety trzeba powiedzieć, że zespół przeciwnika też zagrał bardzo, bardzo, ale to bardzo ambitnie. Chociaż spodziewaliśmy się tego, że będą grali bardzo ambitnie. Widać było, że to były zespoły takie chyba, które predysponują i walczą o te czołowe lokaty w tej czwartej lidze. W każdym kolejnym meczu staramy się wywalczyć 3 punkty, no i zobaczymy, jak tabela pokaże, co będzie na koniec sezonu.